Drodzy bracia i siostry, dzisiaj scena Ewangelii świętego Jana, kiedy Jan Chrzciciel wskazuje uczniom Jezusa, mówiąc: oto Baranek Boży, Jezusa, który przechodził. Dzisiaj już nie Jan Chrzciciel, a Kościół wskazuje nam Jezusa, pokazując na Biblię, pokazując na tabernakulum. Dzisiaj Jezus też przejdzie przez nasze zgromadzenie. Będzie się przeciskał, bo jest nas dużo. I przejdzie obok. W słowie. Można się zamyślić, można nie chcieć usłyszeć, można odrzucić. Przejdzie w komunii. Niektórzy księdza zaczepią, inni podziękują. To sprawa ich sumienia. Ale Chrystus ciągle przechodzi przez kulę ziemską. Przechodzi, a więc to świadczy o dyskretnej perswazji. Dzisiaj świat krzyczy billboardami, reklamami, krzyczy w mediach, krzyczy dosłownie. A Chrystus tylko przechodzi, proponując: jeśli chcesz pójść za mną, oby ta msza była naszym słowem konkretnym: tak, przyjmuję, idę, chcę być z tobą. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i pobiegł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać, gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanowczo zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwoli upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
a było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy do niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zanim przejdę do tej zasadniczej refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, kilka słów dotyczących pierwszego czytania zaczerpniętego z pierwszej księgi Samuela. To chyba jeden z najbardziej takich charakterystycznych fragmentów Starego Testamentu. Nie wiem jak wy, ja od dawna go pamiętam, jeszcze sprzed seminarium, o tym chłopcu, który 3 razy był budzony i biegł do Hellego, a Heli mówił: ja cię nie wołałem. I dopiero się potem zorientował, że to Bóg go woła. Otóż jest to świetna ilustracja prawdy, którą kiedyś jeden z księży wyraził w sposób szokujący na rekolekcjach, mówiąc, że wszyscy ludzie, którzy chodzą do agencji towarzyskich, szukają Boga. Wszyscy ci, którzy kradną, szukają Boga. Wszyscy ci, którzy kłamią, szukają Boga. Bo drodzy bracia i siostry, Bóg mówi do człowieka: stworzyłem cię do miłości. Chodź, stworzyłem cię do miłości. I bardzo często następuje taka sytuacja, że ją spróbuję obrazowo przedstawić, jaką widać na filmach komediowych, że ktoś widzi, że ktoś do niego biegnie, więc rozwiera ramiona, nieraz jest to jakiś starszy pan, a to młoda dziewczyna biegnie, a ona mu mija i biegnie, bo tam z tyłu był ktoś inny. Pan Bóg mówi: stworzyłem cię do miłości, a my mówimy: słyszę, jasne, i biegniemy prosto w grzech nieczystości. Mijamy Pana Boga. Pan Bóg mówi: stworzyłem cię do poczucia bezpieczeństwa, do życiu w pokoju. A ktoś mówi: jasne, słyszę, muszę tyle kasy zgarnąć, żeby się czuć pewnie. Ludzie szukają bezpieczeństwa. Kto ich wezwał do bezpieczeństwa? Bóg ich wezwał do bezpieczeństwa, do pokoju. Ktoś chce być ważny. Pan Bóg każdemu z nas powiedział: jesteś ważny. A ktoś słucha, mówi: rzeczywiście, muszę być ważny, więc dookoła siebie muszę wykosić innych ludzi, którzy mi zagrażają. Grzech jest to rozpaczliwa pomyłka, że ludzie szukają Boga, miłości, bezpieczeństwa, żeby coś znaczyć, pokoju, relacji. Dlaczego ludzie kłamią? Bo chcą być kochani przez innych. W towarzystwie każdy się chwali, co to on nie robi. Ja sobie myślę, jestem beznadziejny, ale skłamię trochę, że ja też jestem świetny, żeby mnie lubili, żeby mnie kochali. Tylko jest to fatalna pomyłka. I za ostatnim razem Samuel się nie zerwał, kiedy usłyszał wołanie Boga, tylko powiedział: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Zanim zaczniesz biec, by szukać miłości, zanim zaczniesz biec, by szukać poczucia bezpieczeństwa, zanim rozpoczniesz bieg, by poszukać swojego znaczenia, powiedz te słowa: Panie, sługa Twój słucha. Pokaż mi tą drogę, żebym się nie rozpędził i nie wpadł w inne ramiona niż te Twoje, które na mnie czekają. Drodzy bracia i siostry, myślę, że jest to doświadczeniem każdego z nas. Nasz księży może bardziej, jesteśmy, mówiąc nieładnie, zawodowcami od Pana Boga, chociaż to oczywiście jest błędne pojęcie. Ale boli właśnie to, że słyszymy dużo słów zachęty, a ciągle upadamy i gdzieś się z tymi ramionami Ojca rozmijamy. Że jest taka różnica pomiędzy Kościołem a światem. U świętej Anny drzwi drewniane, cienkie. Niektórzy mówią: proszę księdza, wyjdę z kościoła 5 minut i zapominam, staję się jakąś innym człowiekiem, spotykam kolegów, jeszcze mam coś kupić, załatwić, i ta atmosfera świątyni często tak mi umyka. Można to porównać w obrazie, że niektórzy być może przeżywają to, że w niedzielę jestem taki inny, pobożny, że nawet sobie brewiarz odmówię, że nawet sobie różaniec odmówię. Przychodzi poniedziałek rano i staje się kimś innym. Może to jest związane, ta różnica między naszą codziennością a rzeczywistością kościelną, niedzielną, związana z tym, że niedziela jest trochę taka niepoważna. Ktoś z was może już był dzisiaj z dziećmi na sankach i w cukierni i obejrzał sobie jakiś film w telewizji taki rodzinny. Takie niepoważne zajęcia. Jutro to ja mam zajęcia. Jutro będę przelewał z konta na lokatę. Tak się zastanawiam, czy wziąć jeszcze troszeczkę, dorzucić z tego konta tam z ciotki, co mi zostawiła. A dzisiaj to film o misiach sobie obejrzałem. Fajny film, południe taki o miśkach był. Na sankach żeśmy się wytłukli śnieżkami. W cukierni dzieci zrujnowały.
Jutro będzie poważnie, a dziś jeszcze mamy sobie przejść Stare Miasto. A niedziela jest poważna, drodzy bracia i siostry. Od niedzieli wiele zależy. Niedzieli się trzeba uczyć, planować. Ojciec Krupa, dominikanin, on mnie tak zaraził trochę tą refleksją, zwrócił uwagę na pewne prawidła językowe. Język danego narodu wiąże się trochę z charakterem danego narodu. I jak Państwo znacie te podstawowe słowa w różnych językach, to niedziela się różnie nazywa. Nieraz jeszcze ma takie pochodzenie pogańskie, Sunday, dzień słońca. Po włosku La Domenica, dzień pański. Po rosyjsku będziemy mieli Woskiersienie, zmartwychwstanie. A u nas niedziela, nie działać, nie robić. Nasi ojcowie byli strasznie pracowici, praojcowie Polacy, Słowianie, że wymyślili, że istotą niedzieli jest nie działać. I potem ja oczywiście zmyślam, przychodzi ktoś do spowiedzi, mówi: straszna rzecz, w niedzielę prałem skarpetki. A z żoną porozmawiałeś? No nie za bardzo. A kolegę, co w szpitalu jest, odwiedziłeś? Nie udało mi się. Biblię poczytałeś? Nie było czasu. No więc jak? Prałem skarpetki. Żeby tylko nic nie robić, żeby się nie skazić. Niedziela, nie robię. Proszę zwrócić uwagę na słowo rekreacja. Termin używany bardziej w środowiskach kościelnych, seminaryjnych, zakonnych, ale i w świeckim świecie też mówi się o rekreacji, niedzielnej rekreacji. Dla nas co to jest rekreacja? No nic nie robimy, no. Bóg na wyroi, rekreacja. A przecież rekreo. Kreo stwarzać. Stwarzać od nowa. Ja w niedzielę też powinienem pracować, tylko żeby stwarzać od nowa, żeby stwarzać w duchu. Rekreacja. Niedzielę trzeba zaplanować. Drodzy bracia i siostry, ileż to ja już takich rozmów nie odbyłem na temat urlopów, że to sztuką jest zaplanować sobie dobrze urlop. Ile i z księżmi rozmawiałem, bo po święceniach, jak mieliśmy urlopy, to człowiek tam kupował sobie kiedyś pierwszy samochód, to jak najwięcej ludzi odwiedzić. I ciotkę, i siostry znajome, i kumpla. I jeszcze tam pojechać, jeszcze tam. I przyjeżdżał do domu wykończony, zdenerwowany. Szedł 1 września do szkoły i wrzeszczał na dzieciaków. I przyszła refleksja. Ja coś źle ten urlop zorganizowałem. I potem następowały wieloletnie poszukiwania miejsca, czasu, towarzystwa, z którym się wyjeżdża. I znam ludzi, którzy mówią: przysiędza, już umiem przeżywać urlop. 10 lat nad tym pracowałem. Różne warianty sprawdzałem. Morsko-górskie, górsko-morskie, kajakowo-leżakowe, leżakowo-kajakowe. Bo my, proszę Państwa, różnie odpoczywamy. Różnie odpoczywamy. Ktoś odpoczywa, a ktoś się odpoczywa przy nim tak samo i się zmęczy. I mówię o niedzieli. Niedzieli się trzeba nauczyć. Co ja mam robić w niedzielę? Po co ta niedziela? Niedziela, nie działać tylko, żeby tych skarpetek nie prać? Chodzi o miłość. Jezus często prowokował Żydów, uzdrawiając w szabat, żeby pokazywać im, że miłość jest wielka. Jak się dziecku twojemu czy sąsiada popsuje samochód i ono płacze, to bierz śrubokręty, bierz kombinerki i naprawiaj ten samochód. A nie: dzieciaczku, płacz do poniedziałku, tata ruszy w poniedziałek, bo nie działa. Nie, niedziela to jest miłość, to jest duch, to jest nasza godność. To jest to, że się po całym tygodniu pracy, gdzie się nieraz stajemy kółkiem w maszynie, przychodzimy tutaj jako dzieci króla, lud królewski. Proszę Państwa, tu jest zamek królewski, a tu jest lud królewski. My jesteśmy dziećmi króla, spotykają się z Panem Bogiem. Nam się właśnie nieraz wydaje to takie mdłe i statyczne. Powtarzam, te konkretne nasze codzienne sprawy tak nas absorbują. A my się w niedzielę, w każdej wizycie w kościele dotykamy ogromnej potęgi. Ogromnej potęgi. Pamiętajcie, Bóg jest tak wielki, że nie musi się popisywać jakimiś spektakularnymi kanonadami. Nie musi się popisywać osiągnięciami, wynikami. Teraz, proszę Państwa, mamy od tygodnia liczenie pieniędzy. Pobity rekord z zeszłej niedzieli, czy nie pobity? To jest największa sensacja. Czy będzie powyżej 47, czy tak jakby aniołowie w niebie liczyli. Czy pójdzie 3 tony łaski na Afrykę, czy nie? Czy będzie rekord pobity? Pan Bóg, jakieś bicie rekordów? To jest taka potęga, że to jest rzecz nieobliczalna. Pan Bóg tak potrafi od czasu do czasu dyskretnie pokazać swoją moc. Właśnie nie w wymiarze bicia rekordu Guinnessa jakiegoś. Ojciec Krupa, słuchałem jego rekolekcji, wspomina wieczór, kiedy umarł Jan Paweł II, słynną godzinę 21:37. Opowiada, że był wtedy w Paryżu i zadzwonił do niego kolega, który prowadzi tam bistro. I mówi: wpadnij do mnie,
papież Kona, głupio tak być samemu. I pojechał do niego, do tego bistro, bo on pracował. Siedzieli przy jakiejś kawie, przy herbacie i nagle przychodzi wiadomość, że Jan Paweł II zmarł. Wtedy jeszcze nikt na świecie nie wiedział, myśmy się o tym dowiedzieli 5 lat później, że Jan Paweł II o 21:37 wchodził do nieba. I było wielkie święto w niebie, biły dzwony, aniołowie się kłaniali, cieszyli, Matka Boża witała Jana Pawła i na ziemię, tak na wiwat, Pan Bóg rozlał trochę swojej łaski. Pamiętacie, jakie się wtedy cuda działy? To nie tylko, że się ludzie poruszyli, bo myśmy się poruszyli wczorajszą katastrofą statku w wybrzeży Toskanii. To nie tylko, że nam dech zamarł, bo myśmy się poruszali, różne były wybuchy wulkanów, przewrót w Rumunii, kiedy Ceausescu ginął, wtedy wszyscy gapiliśmy się w telewizory. To była sensacja, ale wtedy coś weszło w nasze serca. Ojciec Krupa wspomina, że kiedy przyszła 21:37, Francuzi nagle podeszli do Polaków w tym bistro, zaczęli ich ściskać, wspominać Jana Pawła II, no i rozdzwoniły się telefony. Dostał, mówi, jeden telefon z Danii, od polskich młodych pracowników, którzy napisali krótko: Jan Paweł II nie żyje, ojcze, wódka przestała smakować. Tylko Polak zrozumie, co to był za smutek. A potem telefon z Rosji. Jacyś znajomi dzwonili, mówili, jesteśmy w takiej dyskotece, w jakimś barze. Ojcze, dowiedzieli się, że papież nie żyje. Muzyka przestała grać, zapalili światło. Podchodzą do nas, ściskają nas, jak to Rosjanie, i mówią, taki wstyd, tylko myśmy go nie przyjęli. To był wieczór cudów od Moskwy po Paryż, przez Warszawę, Mławę, Błonie, Jekaterynburg, Pragę czeską, Budapeszt. Pan Bóg pokazał, co potrafi, jak ruszyć tą skostniałą wodę w sercach milionów ludzi. Tego się dotykamy. Przychodzimy tutaj do kościoła, niektórzy Państwo przychodzą wcześniej, puściutko, cichutko, ciemniutko, a tu jest taka potęga. Tu są święci, tu jest Maryja. Zawsze wam mówię, nie tylko my uczestniczymy w tej Eucharystii. A my co mówimy o świętych, o zmarłych? Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A tam jest przedsiębiorstwo naszego zbawienia, tam jest centrum dowodzenia siłami nieba i ziemi, żebyśmy my byli zbawieni. A my to wszystko widzimy tak statycznie w spoczynku. Mówiłem Państwu o tej mojej sąsiadce z podwórka, która mi zawsze mówiła, już nie żyje. Dobrze, że poszedłeś na księdza, masz taki święty spokój. Drodzy Państwo, to jest wielka bitwa. I rzeczywiście wrócę do niedzieli, tu się trzeba nad nią nagłówkować i w niedzielę dostajemy trudne zadania. Jednym z nich, z którym się tu spróbujemy zmierzyć, jest Biblia i teksty biblijne. To zawsze o 15 w czasie homilii próbuję Państwu przedstawić to, co mnie zaintrygowało. A Pan Bóg na każdą niedzielę da w Biblii takie zdanie, że momentami się myśli, błąd w druku, czy się Duch Święty pomylił, jakieś dziwne to Pismo Święte. Zwróciliście uwagę, o co chodzi dzisiaj? Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił. Proszę Państwa, stoi trzech panów obok siebie. Jeden mówi, ci stoją naprzeciwko. Komentator, oni usłyszeli, jak on mówił. Kurczę, czy to się w zakładzie dla głuchych działo? No co to za stwierdzenie usłyszeli? Stali obok siebie metr, stali obok siebie. Tak jak często wam mówię, my różnie widzimy, my widzimy różne rzeczy. Proszę Państwa, to jest trudne do wyobrażenia. Tak samo my różne rzeczy słyszymy. Są rodziny, gdzie się do siebie mówi od lat te same teksty i się nic nie słyszy. Proszę pamiętać, słyszeć słowo to nie doznać drgania tu w uchu tych różnych tam cząstek, młoteczek czy kowadełka, jak to się nazywa. To nie skonstruować i powtórzyć pojęcia, że Państwo moglibyście powiedzieć, że ja teraz powiedziałem słowo pojęcia, usłyszałem. To usłyszeć w życiu to słowo. Jak coś usłyszałeś mądrego i dobrego, a nie wcieliłeś tego w życie, to nie usłyszałeś. W tym tygodniu ktoś mi powiedział anegdotę, która, ja tak ją rozumiem, ma świadczyć o dyspozycyjności sióstr zakonnych. Jak się spotkały dwie zakonnice, takie stare już trochę, jedna do drugiej mówi, a jak siostra ma na imię? A druga mówi, a na kiedy to siostra potrzebuje?
Proszę Państwa, my tak ze sobą rozmawiamy. Ja czuję, że w piekle będzie taki pokój, gdzie będą siedzieli członkowie poszczególnych rodzin i będą mówili, to czegoś mi nie przypomniał, żebym nie grzeszył. No to ci mówiłem. Jak mówiłeś? Trzeba było mnie walnąć w głowę. No raz walnąłem, to policję wezwałaś. To trzeba było drugi raz walnąć. Widzisz, co się stało? Czegoś nie mówił. Pamiętacie ten przykład pana Jacka Pulikowskiego, jak żona woła męża na obiad. Chodź na obiad, już idę. No chodź na obiad, no przecież idę. No chodź na obiad, no idę. Przychodzi do niego do pokoju, kiedy przyjdziesz na obiad? On mówi, jaki obiad? 3 razy cię wołałam. Nie wołałaś. I on ma rację, ona ma rację. On jeszcze idzie do kuchni, patrzy na pusty talerz i mówi, gdzie ten obiad? Ona mówi, w garnku. To się nie liczy. Dla faceta obiad jest na talerzu, chleb obok. Pan Jacek Pulikowski na kursach małżeńskich daje instrukcję wołania faceta na obiad. Bierze się go za rękaw i mówi, widzisz mnie? Słyszysz mnie? Zupa jest w talerzu. Chleb leży obok. No i jasne, i teraz cię słyszę i rozumiem. My naiwnie, proszę Państwa, myślimy, że wszystko, co powiedziałem, jest usłyszane. Kiedy Jezus przechodził, powiedział Jan Chrzciciel, oto Baranek Boży, i oni usłyszeli. Proszę Państwa, Jezus przechodzi z komunią. Wszystkich wam, gdybym zapytał, co to jest komunia? Chleb życia wiecznego. I co to daje? Idzie się do nieba. Wszyscy wyście tak powiedzieli, ale niektórzy komunii nie przyjmą. Czego szukacie? Czego szukacie? To pytanie Jezusa świdruje nasze serce od wieków. Czego szukacie? Nie będę rozwijał tego tematu, czego się szuka w kościele. Dam Państwu przykład, też już to kiedyś mówiłem. W Ołczynie kapucyni organizowali takie młodzieżowe dni duszpasterskie dla chłopców. Przyjeżdżało 70. Zorganizowali w przyszłym roku dla chłopców i dla dziewcząt. Przyjechało 280. Czego szukacie? Kogo szukacie? Treści dowcipnych, mądrych, wstrząsu, pogłaskania Boga, drugiego człowieka. Czego szukacie? Oni są sprytni. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Nie odpowiadają mu. Oni jeszcze nie wiedzą, że on ma wgląd w ich serca. A oni potem się okazało, szukali różnych rzeczy. Kariery, wielkości. Ale sprytnie byli przygotowani chyba na tą rozmowę. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? On mógł im powiedzieć, nie kręćcie. On mógł im powiedzieć, mówcie prawdę. Ale wie, że oni są jeszcze za słabi. Oni są jeszcze zbyt uwikłani w swoje ludzkie pragnienia. A on im mówi, chodźcie i zobaczcie. Drogi bracie, to jest... My po ludzku mówimy tak. Jak przestaniesz palić, to się będę z tą spotykać. Jak przestaniesz kraść, to ci wybaczę i do ciebie przyjdę. Jak zostawisz tą kobietę, to ja ci może małżeństwo obiecuję. Jak to? A Jezus mówi, jesteś krętacz jeszcze, jesteś kombinator, ale chodź ze mną. Bo ja wiem, że dzisiaj cię nie stać na to, żebyś stanął w pełnej prawdzie. Dzisiaj cię nie stać. To jest najradośniejsza wiadomość dla nas grzeszników. Że Bóg nie mówi albo, albo. Janie i Andrzeju, albo mi tu wywalacie całą prawdę, po co wy za mną idziecie, albo nie idziecie. Chodźcie. Chodźcie, a zobaczycie. I teraz się zaczyna najbardziej denerwujący fragment tej Ewangelii, bo napisane jest tak. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. No to tam musiało być coś ciekawego. Tam musiało być coś fascynującego. Jeśli oni zostali u niego, to musiało ich coś wręcz porazić. Co tam się stało? Co ten Jezus im pokazał? No jak on w namiocie spał, w jakiejś skale, u znajomych spał. Przecież on nie miał swojego domu, pałacu. Co on im pokazał? I Jan, ach ty Janie, nie napisał nic. A żeby nas zdenerwować, w następnym zdaniu pisze, było to około godziny 10. Co nam chce powiedzieć? Proszę Państwa, ja pamiętam szczegóły. Ja pamiętam szczególiki. Ale co myśmy tam zobaczyli, to wam nic nie powiem. Są takie filmy, na końcu, w ostatnich 5 minutach wyjaśnia się cała zagadka filmu. I mówimy, o Boże, ale numer, niesamowite, ale zakończenie, no szokujące. A są takie filmy, że nie wiadomo do końca, o co chodzi. Ja nie wiem, czy tu nie reklamuję złej rzeczy, ale
piknik pod wiszącą skałą. No, film szokujący, jeśli chodzi o swoją metafizykę. I nie wiadomo, o co chodzi. Ja ten film obejrzałem raz 25 lat temu i do dzisiaj o nim myślę. Gdyby się wyjaśniło, kto te dziewczynki tam porwał, zamordował, pewnie bym o tym filmie zapomniał. A nie wiadomo, o co chodzi. Intrygujący, rozważamy, wracamy, kombinujemy. Jan ci chce powiedzieć jedno. Wiesz co, idź i sam zobacz, gdzie Jezus mieszka. Ja ci nie opowiem, bo jak ci opowiem, to spłycę. Bo pojęcia są za słabe, bo pojęcia są marne. Ojciec Badeni powiedział, że nie lubi definicji, bo jak ktoś mu prosi, ojcze, tak zdefiniuj coś. Jak zaczynam definiować, od razu wpadam w abstrakcję. Słowa są słabe, puste, suche wobec rzeczywistości. Jeden z księży mi opowiadał, że chciał jakiegoś pana zachęcić na pielgrzymkę i opowiadał mu, że jest tak fajnie, że tak się wstaje rano o 4:00, a ten facet, co? I tak rano, tak słońce świeci, to człowiek się tak umyje, nieraz się nie umyje, bo wody we wsi zabraknie. Ten facet, co? I potem się je obiad, to z kubka się je zupę, potem się drugie danie w to wrzuca, to się tak, co? W życiu nie pójdę na pielgrzymkę. Mówi, po co ja mu opowiadam o tej pielgrzymce? Jeszcze mówi, tak się fajnie śpiewa po drodze. Ten facet, jechałem kiedyś koło pielgrzymki, mijałem samochodem, te tuby wyją, to... Proszę Państwa, słowa są za słabe. A czuł, że gdyby go zaprosił na pielgrzymkę, my nieraz reagujemy na nowości, nie chcemy. Ile razy mama coś ugotuje, mówi do dziecka, spróbuj, nie chcę. Ale może ci zasmakuje, już wiem, że nie. No zjedz. Zjada, mówi, to daj jeszcze. Pewne rzeczy trzeba zjeść. I Jan nam nie opisał, co zobaczyli apostołowie u Jezusa. Nie zobaczyli. Nieraz nas Pan Bóg w nową rzeczywistość wepchnie na siłę. I dopiero wtedy się przekonamy, jaka ona jest piękna. Z daleka wygląda przeraźliwa. Też to kiedyś wspominałem, taka sytuacja, kiedy siostra zakonna dowiedziała się, że rodzice, obydwoje rodzice są chorzy, poprosiła przełożonych i pojechała do domu, dostała urlop z zakonu, o ile tak można powiedzieć, chociaż oczywiście cały czas była w habicie, była siostrą zakonną, ale pojechała do domu opiekować się rodzicami. Rodzice wyzdrowieli tuż przed świętami, już miała wracać do klasztoru, ale pomysł ktoś rzucił, że może zostanie na święta. Przełożeni się zgodzili i siostra zakonna po raz pierwszy od 20-30 latach miała być na Wigilię w domu rodzinnym. Kiedy się rodzina się dowiedziała, wujkowie, ciocie, to powiedzieli, no to robimy Wigilię u was, bo będzie tam Małgosia czy Ewa, mniejsza o to. Przyjechali, ale w przeddzień Wigilii siostra zakonna mówi, tato, wiem, że nieraz tutaj z wujkami sobie trochę wypijecie do rybki, ale ja bym prosiła, żeby na tą Wigilię nie. Tata mówi, no dobrze, jak córka tak każe, to tak będzie, jak w klasztorze. Przyjechali wujkowie, tata mówi, prohibicja. Nic, no to wujkowie, trudno. Ale jeden wujek mówi, nie. Co to za zwyczaje? Do Wigilii rybka lubi pływać. No daj spokój, no jedną Wigilię, wiesz, to Ewa prosiła. No Wigilia była bez kropli alkoholu, ale wujek siedział naburmuszony, prezenty mu się nie podobały, karp mu nie smakował. No ale jakoś dał się namówić, że poszli na pasterkę. Rano się obudził i mówi do tej siostry, Ewa, przepraszam cię, to była najpiękniejsza Wigilia w moim życiu. Po raz pierwszy byłem na pasterce i pamiętam błogosławieństwo i kolędy mi się z pieśniami wielkanocnymi nie myliły i nie pokłóciliśmy się i rano wstałem i jeść mi się chce i śnieg mnie cieszy. Przepraszam, ja po prostu nie wiedziałem i nigdy bym się nie domyślił. Drodzy Państwo, może macie takie rzeczywistości, których się panicznie boicie. Pójść gdzieś tam potańczyć, pójść do jakiejś ciotki, pogadać szczerze z kolegą czy z koleżanką, bo jest taki temat, który omijasz od lat. Spróbuj, spróbuj, bo tak się zmienia imię. Tu już zmierzam do końca, na końcu Ewangelii. Pierwsze spotkanie Jezusa z Piotrem, może nie pierwsze, ale jedno z pierwszych. Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty się będziesz nazywał Kefas. Państwo pamiętacie, co to jest imię? Nie to nasze z dowodu osobistego, ale to duchowe imię. To jest zespół najgłębszych moich przekonań. Kim ja jestem, co mnie uratuje, jak mnie ludzie traktują, za kogo mnie uważają, co jest moim celem w życiu. My mamy takie fundamentalne, absolutne przekonania,
odpowiedzi na fundamentalne pytania. I to jest moje imię. To jest taka maszyna, co tu siedzi i pracuje. Rozum na to nie ma wpływu. Malutki. Jak się mówi językiem komputerowym, serce nie widzi rozumu. Można mówić, jesteś wspaniały. Niech mi ksiądz nie opowiada, jestem denny, wiem o tym i niech ksiądz nie przekona. Serce nie widzi rozumu. Wielu ludzi pakuje do rozumu dane, nie wiedząc, że to nie przypłynie do serca. Jeden pan mi opowiadał kiedyś, że koleżanka go poprosiła, żeby jej zainstalował drukarkę, bo sobie kupiła laserową, bała się to sama podłączać do komputera. No i on jej podłącza i nastąpiły jakieś komplikacje. I mówi, wiesz co? Ten komputer ciągle nie widzi tej drukarki. Ona mówi, to może ją przesunąć. Ale była zdziwiona, bo mówi, taka wielka jej nie widzi. I nasze serce się dziwi. Dlaczego ja nie widzę rozumu? Dlaczego ksiądz mi mówi, że jestem fajny? Dlaczego Biblia mi mówi, że Bóg mnie kocha? A serce mówi, nic, nie widzi, nie widzi. To jak to serce zmienić? Jak to imię zmienić? To jest pilna potrzeba wielu ludzi, bo imię mają strasznie destrukcyjne. Pamiętajcie Państwo, na rekolekcjach dla dorosłych przyszedł do mnie pewien pan, który zdradzał żonę notorycznie i był rozdarty, bo mówił, że ją kocha. Ale co okazja, co alkohol, grzech, upadek. Co zrobić? Pytam go, jakie pan ma imię? Andrzej. Nie to z dowodu, to z serca. Nie mam żadnego imienia, o czym ksiądz mówi. Coś mnie tknęło. Jak pana przezywali w szkole? Laluś. A pan jest Laluś? Jestem. Laluś, gówniarz, gnój, proszę księdza. Małolat po prostu, co szpanuje i się popisuje. Niech pan pogada o tym z ojcem. Ojcowie są posłani, żeby nam imię dobrze ustawić. Mój ojciec nie żyje. Od lat. A, to tu problem. Niech pan jedzie na cmentarz, niech pan napisze list do ojca. Niech pan mu powie nad grobem to, czego pan nie zdążył powiedzieć za życia. Trzeba zrobić rzecz szaloną, trzeba zrobić rzecz głupią, ale przede wszystkim pamiętać, nie wiedza zmienia nasze serce, ale życie w realu, życie w realu. Jezus mówi do Piotra, ty się będziesz nazywał Kefas, jeszcze nie dziś. Ty się będziesz nazywał Kefas, jak przeżyjesz ze mną burzę na morzu, jak przeżyjesz ogrójec, jak przeżyjesz tłumy, to ty się wtedy nazwiesz Kefas. Drodzy Państwo, rekolekcje są potrzebne. Słowo Boże też dokonuje przemiany. Ale teoria, sympozja, książki, filmy to są tylko drogowskazy. Nikt z Państwa na drogowskazie nie zajedzie do Zakopanego. Proszę nie próbować. Zajedziesz do Zakopanego drogą. Na Kielce albo na Częstochowę, a potem Zakopianka. Są ludzie, którzy mają w domach sterty drogowskazów. No sufitu, drogowskazy, męskość, odwaga, wiara i kolekcjonują drogowskazy, a nie chcą wejść na drogę. A droga to jest życie. Dlatego często Państwa namawiam, pójść tam, gdzie się boisz pójść. Spotkać się z tym, z kim się boisz spotkać. Podjąć temat, którego się boisz podjąć. To jest zmiana imienia. Jak mówi Eldridge, cytując bohatera filmu Braveheart. Gdzie jedziesz? Jadę zrobić awanturę. Wydawałoby się, że robienie awantur to grzech. A wielu z nas powinno zrobić gdzieś awanturę i wtedy zaczęłoby błyszczeć gdzieś w popiele ich nowe, piękne imię. Czytałem kiedyś książkę Bobby Moore'a, bo oprócz tego, że chciałem być kolejarzem, to chciałem być oczywiście piłkarzem. I we wstępie przeczytałem zdanie, które pamiętam do dziś. Bobby Moore, słynny angielski piłkarz, napisał: jeśli w tej chwili możesz iść pograć w nogę, to odłóż tą książkę i idź pograć w piłkę. Więcej ci da dla twojego rozwoju talentu piłkarskiego niż to czytanie teorii, strategii, futbolu. Wejdź w real, wejdź w konkret. Proszę zwrócić uwagę, Jezus nie mówi, będziecie do mnie wpadać w środę i w piątki o drugiej, na dwie godzinki, takie korepetycje wam dam z teologii. Tylko mówi, popływamy, pouciekamy przed faryzeuszami, pośpimy pod gołym niebem, parę razy się skompromitujecie i zyskacie swoje imię. To jest taki program na 90 stopni z podwójnym odwirowaniem, który się nazywa Droga z Chrystusem. Ale zyskuje się piękne imię dziecka Bożego, piękne imię człowieka zbawionego.